Dzisiaj naszym kaznodzieją będzie doktor. Doktor, który pochodzi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. O, przez chwilę mnie nie widać online, dobrze. Przez 18 lat był pastorem w Republice Południowej Afryki, a przez 6 lat misjonarzem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od prawie 30 lat głosi Ewangelię w kilkunastu krajach, ostatnio w Polsce. Był członkiem naszego kościoła tutaj w Tczewie przez od 2021 do 2023. Jest diakonem w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Obecnie mieszka w Ustce, uczy języka angielskiego, jest mężem Margaret, którą mieliście okazję widzieć, jak pięknie śpiewała, i jej córka też tutaj była, Precious. Ma jeszcze syna Zuriela i Aliela. A kto to jest? Michel Carson. Panie Boże, ja w imieniu Jezusa Chrystusa oddaję ten czas w Twoje ręce, Panie, i naszego brata. Panie, mów do nas przez jego serce i niech to jest czas na Twoją chwałę. Amen. Lord. Chwała Panu. Amen. Amen. How many of you excited to be here this morning? Jak wielu z Was jest podekscytowanym, że możecie tutaj być? Okay, all right. I'd love for you to give somebody a warm handshake. Podajcie komuś dłoń. Look straight into the person's eyes. Spójrzcie mu w oczy. Tell that person, I love you with the love of Jesus. I powiedzcie tej osobie, kocham cię miłością Chrystusową. If the person did not smile, change your seat. Jeśli ta osoba się nie uśmiecha, no to może przywitajcie się z kimś innym. David said, was happy when they said, let us go to the house of the Lord. Dawid cieszył się, że może przebywać w domu Pana. I want to thank God this morning. I want to thank the pastor and the leadership of the church for the opportunity to stand before you. I chcę dzisiaj podziękować Bogu i pastorowi, że tutaj mogę do was mówić. I count it a great privilege. I to jest wielki przywilej. I'm always excited to be back home. Zawsze cieszę się, jak mogę wrócić do domu. They normally say, home sweet home. Dom, kochany dom. It's always good to be back. Więc cieszę się, że mogę tutaj być. But this morning I'm speaking to just quite a few number of people. Ale dzisiaj będę mówił do niektórych z was. And so the message might not be for everybody. I to dzisiejsze kazanie może nie być dla każdego. I will be speaking to people who has had problems or having problems. Będę dzisiaj mówić do tych osób, które mają jakieś problemy. I know some of you never had any problem at all. Wiem, że niektórzy z was nie mają żadnych problemów. And I appreciate that. Doceniam to. I really appreciate that. Doceniam to. Some of you that don't have problems, wave your hands. Ci, którzy nie mają problemów, pomachajcie do mnie. Okay. Okay. It looked like. Did you say exactly what I said? Yes, I think. Because I only want to speak to few people. Yes. Few people that never had problems. Chciałbym mówić do tych, którzy nigdy nie mieli problemów. Okay. And the number two group of people that I want to speak to this morning. I druga grupa ludzi, do których chcę mówić. Are those who never had an enemy. To do tych, którzy nigdy nie mieli wroga. What's the problem? Jaki jest problem? I came to speak to few people that never have problems and don't have an enemy. Ci, którzy nie mają problemów i nie mają wrogów. So every one of you is like me. Czyli wszyscy jesteście tak jak ja. I have problems. Mam problemy. I have enemies. I mam wrogów. And I don't like problems. I nie lubię problemów. If you are like me, you don't like problems. Jeśli też nie lubicie problemów, can you wave your hand? Pomachajcie. Oh, I got a good company. Oh. I don't like problems. Nie lubię problemów. I don't like enemies. I nie lubię wrogów. But there's something that I've discovered. Ale odkryłem coś. About enemies and problems. O problemach i o wrogach.
You know, I thought that when I become a Christian, myślałem, że kiedy zostanę chrześcijaninem, when I become born again, że kiedy narodzę się na nowo, I will be free from problems. To nie będę miał żadnych problemów. I was so excited. I byłem taki podekscytowany. I thought that was a solution. Że to będzie rozwiązanie. For once in my life, I will be free. Że już raz na zawsze będę wolny. No problems. Bezproblemowo. No enemies. Bez wrogów. But guess what? Ale wiecie co? I was wrong. Myliłem się. And guess what? I wiecie co? I did not like what I saw in the Bible. I nie spodobało mi się troszkę to, co przeczytałem w Biblii. Let me talk to people this side. Pomówię tutaj do was. How many of you ever read something in the Bible and you say, that's not for me? Mieliście kiedyś tak, że czytaliście coś w Biblii i mieliście takie, to nie dla mnie. It's for that person that didn't come to church last Sunday. To pewnie ta osoba, która nie przyszła dzisiaj do kościoła. But when I find out what the Bible says about problems, ale to, co zobaczyłem, że Biblia mówi o problemach i o wrogach, I felt like I didn't want to be a Christian anymore. To wtedy sobie pomyślałem, no chyba jednak nie chcę być chrześcijaninem. I feel like I should have changed. Że powinienem coś zmienić. Now because of my interest in or my dislike for enemies. Bo nie lubię wrogów. Because I don't like problems. I nie lubię problemów. I made a research in the Bible. Przeszukałem trochę w Biblii. To try to find out how to deal with my enemies. I chciałem właśnie zobaczyć, jak radzić sobie z wrogami. When I read in the time of Moses, i kiedy czytałem o Mojżeszu, in the Old Testament, w Starym Testamencie, the Bible says if somebody pluck your eye, if somebody put a hand in your eye, aha, że oko za oko, put your hand in his eyes too. No, no coś w stylu oko za oko. They used to say an eye for an eye. Oko za oko. That was good for me. I myślałem, że to jest fajnie, fajnie. That was good for me. If you slap me, I slap you back. Jeśli ktoś da ci z liścia, no to ja też dam ci z liścia. How many of you feel like that sometimes? Też tak myślicie czasami? Okay. If you slap me, I slap you back. Jeśli mnie dać z liścia, to ja też wam dam z liścia. But when I got born again, ale kiedy nowo się narodziłem, it says differently. To jest troszkę inaczej. If somebody slaps me, jeśli ktoś da mi z liścia, I am supposed to smile. No to powinienem się do niego uśmiechnąć. Say, can you try on this side? A może spróbować tu? Have you ever read that in the Bible? Przeczytaliście to kiedyś w Biblii? I don't like that. Troszkę mi się to nie podoba. But guess what? Ale wiecie co? The topic this morning is from Goliath to glory. Dzisiaj tytuł jest od Goliata do zwycięstwa. And I want us to start reading about, you know, love for our enemies. I możemy przeczytać o kochaniu wrogów. In the book of Matthew chapter number 5. You can turn your Bible with me. W Księdze Mateusza rozdział 5. If you read from verse 43 to 44, od wersetu 43 do 44, I'm reading from the New International Version of the Scriptures. Z takiego tłumaczenia będę czytać. It says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Czyli wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. This scripture did not go down well with me. I didn't like it. I troszkę mi się to nie spodobało, jak to przeczytałem. Because I am supposed to love somebody, że powinienem kochać kogoś, who is against me. Kto jest przeciwko mnie. Somebody who is my enemy. Ktoś, kto jest moim wrogiem. An enemy is somebody who is trying to take you out. Trying to kill you. Wróg to może być ten, który nawet próbuje cię zabić. It could be an enemy at job, at work. To może być wróg w pracy. He wants you to be fired so he can take your position. Który chce, żeby cię zwolniono, żeby mógł sobie przejść na twój stołek. How many of you ever have real enemies? Mieliście kiedyś wrogów? Okay, one, two, three. The rest are quiet.
An enemy is an enemy. Wróg to wróg. Somebody that is not after your well-being. Ktoś, kto nie chce, żeby ci się dobrze wiodło. Somebody that does not want you to survive. Ktoś, kto nie chce, żebyś przeżył, przetrwał. Somebody that may want to take your wife. Ktoś, kto może chce wziąć twoją żonę. Somebody that may want to take your husband. Albo ktoś, kto chce wziąć twojego męża. Somebody that may want to take your job. Albo zabrać twoją pracę. That is an enemy. To jest wróg. And the Bible says I should love him. A Biblia mówi, że powinniśmy ich kochać. Okay. Did you see that in your Bible? Widzieliście to w Biblii? Love your enemies and do what? And pray for those who abuse you. Czyli kochajcie waszych wrogów i módlcie się za nich. How many of you want to obey these scriptures? Kto z was chce być posłuszny temu fragmentowi? Love your enemies. Kochać nieprzyjaciół. And if you discover somebody is about to poison you to kill you. A gdybyście się dowiedzieli, że ktoś chce was zatruć. Go to that person and say I love you. To podajcie do niego i kocham ciebie. I'm going to pray for you. Będę się za ciebie modlić. That God will keep you alive. Że Bóg przytrzyma cię przy życiu. Perhaps you can finally poison me. Bo możesz mnie w końcu otruć. But that's what the Bible says. Ale tak mówi Biblia. Love your enemies. Kochajcie waszych wrogów. And those that persecute you. I tych, którzy was prześladują. Walk with me this morning, I won't be long. I słuchajcie dzisiaj. Because I've discovered these things in the Bible. I odkryłem to w Biblii. Even in the Bible, the book of James, chapter number 1, verse 2 to 4. I w Jakuba. It says, count it all joy. Can I read it? Yeah. Okay. James chapter 1, verse 2 to 4. It says, be happy. James chapter 1, verse 2 to 4. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagalni bez jakichkolwiek braków. The Bible, what did it say? Count it all joy. Że uważajcie to za największą radość. So when you get into problem, że jak będziecie w problemach, come to pastor and say, pastor, I'm very happy today. I podejdźcie do pastora i powiedzcie, jestem bardzo szczęśliwy. What's going on? He said, I have problems. Bo mam problemy, jestem bardzo szczęśliwy. That's exactly what it says. Tak mówi Biblia. Hello? That's what it says. Tak jest napisane. Be happy. Radujcie się. That you have problems. Że macie problemy. They don't look happy here. Nie wyglądacie na zbyt zadowolonych. Be happy. Bądźcie szczęśliwi, radujcie się. Nobody is smiling. Nikt się tutaj do mnie Because nie uśmiecha. What? Guess what? Bo wiecie co? I don't like problems. Ja nie lubię problemów. Just like you. Tak jak wy. But the Bible says, ale Biblia mówi, I should rejoice. Że powinienem się radować. I should be happy. Że powinienem być szczęśliwy. That I have problems. Że mam problemy. What with me? Słuchajcie. Luke chapter number 6. Łukasza, rozdział 6. If you look at verse 27 to 28. Werset 27 do 28. It says, but to you who are listening, love your enemies, do good to those who hate you, because those who curse you, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Lecz wam słuchającym polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Do good. Czyńcie dobrze. To those who hate you. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Jak się dowiecie, że ktoś was naprawdę nienawidzi, take him out for a coffee, buy him a car. Weźcie go na kawę, kupcie mu samochód. Take him for shopping. Zabierzcie go na zakupy. Hello. How many of you still have enemies? Jak z wielu z was nadal ma wrogów? So after church, call them up, take them out for shopping, for coffee. Po kościele zabierzcie ich na kawę.
Because that's what the Bible says. Bo tak mówi Biblia. It's not my word. To nie są moje słowa, tak jest w Biblii. Bless those who curse you. Anybody that insults you, say God bless you. Ktokolwiek was obrazi, możecie mu powiedzieć, niech Bóg cię Anybody that is abusing you, ktokolwiek robi ci krzywdę, mistreating you, albo źle cię traktuje, pray for that person. Pomódlcie się za niego. Don't be angry. Nie złośćcie się. Don't be sad. Nie smućcie się. Be happy that you have enemies. Bądźcie szczęśliwi, że macie wrogów. Hello. If you have enemies, wave your hands to me. Jeśli macie wrogów, to pomachajcie do mnie. Say, I'm going to be happy from today. Od dzisiaj będę szczęśliwy. Because that's what the Bible says. No bo tak mówi Biblia. You see, when I read these scriptures, i kiedy czytam te fragmenty, it bothers me a lot. To bardzo mnie to rusza. Because I do not like problems. Bo no, nie lubię problemów. I don't like people that don't like me. Ja nie lubię ludzi, którzy mnie nie lubią. That is me. Taki jestem. I know you are better than me, but it's okay. Wiem, że możecie być troszkę lepsi niż ja, no ale okej. Okay. If somebody, you know, smash your car, tell the person, oh, I love you. Thank Jeśli you. Ktoś porysuje wasze auto, to bądźcie, o, okej, okay, dziękuję. Don't worry about insurance, I'll take nie care martw się o ubezpieczenie, damy radę. Because you're a believer. Bo jesteś wierzący. That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. How many of you have enemies? Jak z wielu z was ma wrogów? Nobody has enemies again. Tak mało. Because now you know how to treat your enemies. Bo już teraz wiecie, jak macie ich traktować. Hallelujah. Goliath was a typical enemy. I Goliat był takim typowym wrogiem. If you know the story, I'm not going to go into detail. Znacie mniej więcej tę historię. Goliath was an enemy to the people of God. Goliat był wrogiem dla ludu Bożego. His purpose was to come and destroy the people of God. Jego celem było zniszczenie ludu Bożego. But when you understand the principle why God allows enemies in our lives. Ale kiedy zrozumiesz zasadę, dlaczego Bóg pozwala na wrogów w naszym życiu, you will understand why the Bible teaches us to love our enemies. To zrozumiecie, dlaczego Biblia nas uczy, żeby ich kochać. Because the same Bible said God will not allow any problem or any situation that is greater than you to come to you. Bo Biblia też mówi, że Bóg nie da nam czegoś większego niż możemy znieść. Every situation that comes into your life, you have the capacity to overcome it. Każda sytuacja w twoim życiu możesz ją pokonać, bo Bóg nie da czegoś większego niż nie dasz rady. Goliath was a problem to the people of Israel. I Goliat był problemem dla Bożego ludu. But Goliath was not only a problem. Ale Goliat nie tylko był problemem. Every other person sees him as a problem. Ale każda osoba widziała go But jako when problem. David came, he saw Goliath not as a problem. Ale kiedy przyszedł Dawid, to on nie widział go jako problem. I came to talk to some few folks this morning. I dzisiaj chcę mówić do niektórych z was. That when problem comes into your life. Że kiedy problemy przychodzą do twojego życia. It is not God's intention to destroy you. To Bóg nie ma w intencji, żeby ciebie zniszczyć. When you encounter a problem, ale kiedy doświadczasz problemu, when you encounter a situation, kiedy doświadczasz takiej sytuacji, a situation that is so difficult, takiej bardzo trudnej sytuacji, an enemy that wants to take you out, wroga, który chce zabrać ciebie, it is not because God has forsaken you. To nie dlatego, że Bóg ciebie opuścił. It is not because God does not love you. To nie dlatego, że Bóg ciebie nie kocha. Every time Goliath comes into your life. Zawsze kiedy Goliat pojawia się w twoim życiu. Goliath is there to announce your arrival, not your departure, not your demise. To Goliat ogłasza twoje przybycie, a nie twoją śmierć. Whenever you see any challenge in your life, kiedy spotykasz jakąś wyzwanie as a child w swoim życiu, of God, jako dziecko Boże, that situation to ta sytuacja is not to destroy you, nie jest po to, żeby ciebie zniszczyć. But that situation is an announcement, ale to jest takie ogłoszenie, that you have come into the season of promotion, że nadchodzisz do sezonu, w którym wzrośniesz. Without Goliath,
bez Goliata. Listen to me carefully. Posłuchajcie. David will remain a shepherd boy for life. Bez Goliata Dawid pozostałby po prostu zwykłym małym pasterzem. Remember that David was not even recognized by the family. On nawet był takim odrzutkiem w rodzinie. When Samuel came to anoint, king in the house of Jesse. Kiedy król przyszedł namaścić do tej rodziny Dawida. Jesse has some children. To Jesse miał dzieci. So when the prophet Samuel came, i kiedy ten król przyszedł, Samuel, no. When prophet Samuel came to anoint a king. Kiedy Samuel przyszedł namaścić. In the house of Jesse. W domu Jesseja, jakoś tak się odmienia. They brought out those children that went to school. To właśnie mieli tam te dzieci jego. The parents brought out the children that they look at, this one is qualified to be the king. I każdy z nich tak wyglądał na takiego dobrze kwalifikującego się do bycia królem. And what happened? I to co się stało? Samuel will take the oil. To Samuel wyciągnął tą olej. To pour, żeby namaścić. Upon this child. Na to the dziecko. The firstborn. Na pierworodnego. But the oil will not drop. Ale ona nie skapała. The process went on. To się nie stało. Until even the prophet believed that these people are qualified. I nawet ten prorok, on wierzył, że oni są okej, oni są, się kwalifikują. Until the prophet said to Jesse. Ale on powiedział do tego ojca. Is this all your children? To wszystkie twoje dzieci? I said, well, yeah, there is one that didn't go to school. A on powiedział, no, jest jeszcze jeden. He's not very. We don't think he's all right. No, nie jest, no najlepszy, no po prostu. But so we sent him to take care of the sheep. Więc wysłaliśmy go, żeby zajął się owcami. I want to talk to somebody this morning. I chcę powiedzieć do niektórych z was. Goliath is here. The problems that you think is gonna kill you. Goliat, czyli te problemy, które myślisz, że ciebie zniszczą, is about to take you to the next level. One są po to, żeby przenieść cię na wyższy poziom. Goliath, David will remain a shepherd boy for life. I bez Goliata Dawid pozostałby tym małym pasterzem. It was Goliath that made David who he was. To Goliat zmienił jakby Dawida w tego, some of you are here because of the challenges that you face. Some of you are here because of the difficulties that you face. I niektórzy z was są tutaj dzisiaj, bo doświadczają po prostu problemów. God, let me talk to these people. Talk to these people. Keep it so quiet. Czemu jest tak cicho? Some of you are in the church because of difficulties. Jesteście, niektórzy z was są w kościele, bo doświadczacie trudnych rzeczy. Some of you are where you are in life because of the problems that you face. I jesteście może w swoim życiu w miejscu, bo doświadczacie takich so problemów. So when God allows situations, kiedy Bóg pozwala na niektóre sytuacje, na te przeciwności, situations like you feel like it's gonna kill you. Te sytuacje, które myślisz, że no zniszczą ciebie. It is because God is about to take you to the next level. To dlatego, że Bóg chce przenieść cię na wyższy poziom. So Goliath, więc Goliath, kind of situation, ten Goliath, ta sytuacja, announces your arrival and not your departure. Ogłasza twoje przybycie. Without Goliath, David will remain in obscurity, will be behind the scene. Nobody will know David. Gdyby nie Goliath, to nikt by tak naprawdę nie znał Dawida. Dawid by pozostał jako ten mały pasterz. It was the Goliath situation that brought David into limelight. To właśnie ta sytuacja z Goliatem wzniosła Dawida na wyższy poziom. So that situation that you're facing, więc ta sytuacja, z którą God się mierzysz, is about to use you to use that situation to launch you into your destiny. Bóg użyje tej sytuacji, aby przenieść cię w ten cel, dla którego that's się stworzył. That's why it's a rejoice when you have problems. Dlatego jest napisane, żeby radować because się, kiedy doświadczamy trudności. Because you're about to step into the next level of life. Bo wtedy wkroczymy w nowy rozdział. That's why it's a love your enemies. Dlatego jest napisane, żeby kochać wrogów. David is supposed to say thank you, Goliath. Dawid mógł powiedzieć dzięki, Goliath. Without you, I will never be in the White House. Bez ciebie nigdy nie byłbym królem. Thank you, Goliath. Dzięki, Goliath. For introducing me to the king.
że przedstawiłeś mnie królowi. Because without Goliath, bo bez Goliata, David will never have met Saul. Dawid by nie był tym, kim został. So the problem that you think, więc problem, o którym myślisz, that is about to kill you, że myślisz, że ciebie zniszczy, is not gonna kill you. On cię nie zniszczy. God is about to reveal you. Bóg objawi. Hallelujah. Goliath is there to put your talents. Goliat jest tam, aby gifts, użyć twoich talentów, your abilities. Twoich zdolności, umiejętności. Goliath is there to showcase you, to show you to everybody. Abyś mógł pokazać swoje zdolności. That's what happened. Tak się stało. And so if you understand this, I'm not going to be long. Nie będę długo mówić, mam nadzieję, że since you now understand, więc teraz rozumiecie, that the problems that you face, że problemy, z którymi się mierzycie, it's not because God has forsaken you, nie są dlatego, że Bóg was opuścił. It's not because God does not love you, nie są dlatego, że Bóg was nie kocha. It's because God is about to take you to the next level. Ale dlatego, że Bóg chce was przenieść na God wyższy wants poziom. To reveal his glory, objawić swoją chwałę in your life. W twoim życiu. I will soon close with this. Niedługo skończę. Think about the story of Job. Pomyślcie o historii Joba. How many of you ever heard of Job? Słyszeliście kiedyś o Hiobie? He was living in Chef before. Then he relocated. I'm joking. Job. Hiob. The Bible says he was a very rich man. On był bardzo bogatym człowiekiem. He has everything. On miał wszystko. Go to church. Chodził do kościoła. Worship God. Uwielbiał Boga. Everything was fine. Wszystko było okej. Okay. But like many of us. Ale jak wielu z nas. I guess Job did not like problems. Hiob też nie lubił problemów. But the Bible say. Ale Biblia mówi. One day. Że pewnego dnia Job lost everything. Hiob stracił wszystko. And we know now, i wiemy, what we know, co wiemy, about the story of Job. O historii Hioba. But Job did not know. Ale Hiob wtedy nie wiedział. Job did not know why he would lose all his money. Hiob nie wiedział, dlaczego stracił wszystkie swoje pieniądze. Lost all the children. Stracił wszystkie swoje dzieci. Lost his properties. Wszystkie, co miał. Within a single month. W jednym miesiącu. And was left with the wife. I został z żoną. And also lost his health. I stracił też swoje zdrowie. He was so sick. On był taki chory. That the wife tell him, it's better you. Curse God and die. Że żona powiedziała mu, lepiej jakbyś przeklął Boga i po prostu umarł. If you ever been in a situation, jeśli kiedyś byłeś w sytuacji, that you feel that God has forsaken you, w której myślałeś, że Bóg ciebie opuścił, because of the challenges that you face, przez te problemy, z którymi się mierzyłeś, to talk to you this morning, dzisiaj przyszedłem mówić that do ciebie, God is still with you, że Bóg wciąż jest z tobą. Job did not know, Hiob tego nie wiedział, what God was doing, co Bóg chciał zrobić przez to. But there's something that Job knew, ale Hiob wiedział, that God loves him, że Bóg go kocha. Hallelujah. Hallelujah. And so the Bible says, więc Biblia mówi, Job's look at it say, I know, i że Hiob powiedział, wiem, my Redeemer lives, że on żyje we mnie. It's time to trust in the Lord. I to jest czas, żebym mu ufał. I'm not gonna be long. Nie będę długo mówił. Now that you know that the purpose of that sickness, więc teraz wiecie, że cel tej was choroby not to take you out. Nie było zniszczenie. Now that you know that the reason why the enemy is after you is not to destroy you. Powód, dlaczego ten problem jest, to nie jest po to, żeby ciebie zniszczyć. What should you do? Więc co powinieneś zrobić? When I was praying this morning, i kiedy dzisiaj się modliłem, the Holy Spirit speak to me, Duch Święty powiedział do mnie, about unforgiveness, o nieprzebaczeniu. Those of you have been offended, tych z was, którzy czujecie się może urażeni, those of you that situations in life, do tych z was, którzy doświadczają czegoś, has caused you so much pain, co kosztuje was bardzo dużo bólu.
And you hold it in your heart. I trzymacie to w sercu. But you're in the church. Ale jesteście w kościele. If there is one sin, jeśli jest jeden grzech, if there is any sin, jeśli jest jakiś or one grzech, sin that is very dangerous, który jest groźny, is a sin of unforgiveness. To jest to grzech nieprzebaczenia. So the Bible says, więc Biblia mówi, God himself says, Bóg mówi, if you don't forgive, że jeśli nie przebaczysz, I will not forgive you. To ja ci nie przebaczę. I will not forgive you. To ja ci nie przebaczę. You cannot love your enemies. Nie możesz kochać swoich wrogów. You cannot treat your enemies according to the word of God. Nie możesz ich traktować zgodnie z Biblią. If you do not forgive. Jeśli im nie przebaczysz. So this morning. Więc dzisiaj. I want to pray. Chcę się modlić. For those of you who will be sincere. O tych z was, którzy są tutaj. And said, I know. I którzy mówią, wiem. He or she offended me so bad. Że ona, on bardzo mnie zranił. But because of God. Ale przez to, że Bóg. I will let go. To ja odpuszczę. I will forgive. Przebaczę. So that God can forgive me. Żeby Bóg mógł mi przebaczyć. And I will embrace. I przyjmę. That situation, that person. Tą sytuację lub tą osobę. As my Goliath. Jako mój Goliat. I will accept. Przyjmę, zaakceptuję. That God wants to use him or her. Że or this situation. Bóg chce użyć tą sytuację. To change my life. Żeby zmienić moje życie. The sin of unforgiveness. I ten grzech nieprzebaczenia. Blocks God's ears. Blokuje. God say, I will not hear you. Blokuje słyszenie głosu Boga. And guess what? Ale wiecie co? That is the most common sin. To jest bardzo częsty grzech. Because people offend me. Bo ludzie nas ranią. People do things that I don't like. Ludzie robią rzeczy, których nie people lubię. Abuse me. Ludzie mnie krzywdzą. And you tell me to just let go. A ty mi tutaj mówisz, żebym po prostu odpuścił. God says, if you don't, ale Bóg mówi, jeśli nie I will przebaczysz, not hear you. To ci nie przebaczę. We can act. Możemy udawać. We can pretend. Udawać. But God sees our heart. Ale Bóg widzi nasze serca. I want to make an altar call this morning. I chcę zrobić takie wezwanie. It's not typical of me. To nie jest typowe. But I feel the need. Ale czuję, że jest taka potrzeba. For the burden to be lifted. Żeby ten ciężar odpuścił. I feel the need for you to forgive. Że ktoś tutaj z was potrzebuje so wybaczyć. That God can have a way in your life. Żeby Bóg mógł działać w waszym życiu. I feel for you to let go of the pain. I musicie odpuścić. Let go of the tears. Jakby wypuścić te łzy. So that God can have a way in your life. Żeby Bóg mógł działać w waszym życiu. If you, I'm gonna come down, follow me. I want to pray with somebody. I chcę modlić się dzisiaj z kimś. Who says? Kto powie? I'm ready to let go. Jestem gotów odpuścić. I want God to forgive me. Chcę, żeby Bóg mi wybaczył. I will forgive. Więc ja wybaczę. That person. Tej osobie. That situation. Tej sytuacji. It might be difficult. To może być trudne. But if you want to have a relationship with God, ale jeśli chcesz mieć relację z Bogiem, even in the Lord's prayer, say, "Forgive us as we forgive." Nawet w tej typowej takiej modlitwie pańskiej jest wybacz nam, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. If you are here in this house, więc jeśli jesteś dzisiaj tutaj, I don't want you to walk out of that door. Nie chcę, żebyś po prostu wyszedł with any kind of unforgiveness z jakimś nieprzebaczeniem w twoim sercu. I don't want you to stand and come. Ale chcę, żebyś wyszedł i chcę się z tobą modlić. I want you to stand and come.
Chcę, żebyś wyszedł i modlił się. I love the choir to play that song. I know your name. I chciałbym, żeby zespół zaśpiewał tą piosenkę zna Because imię. He knows you in person. Bo on zna nas. God created you for a purpose. On stworzył cię w celu. He knows all the pains. On zna to, przez co przechodzisz. He knows all what you went through. To, co przeszedłeś w życiu. And this is the moment. I to jest ten moment. To say, Lord, I surrender. W którym mówisz, Boże, poddaję. I will let go. Odpuszczę. Of every pain. Temu bólowi. Every offense. Temu zranieniu. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I want to pray with somebody. Więc chcę się modlić. Let us all stand. Let us stand. Wstańmy. I want you to step forward. Jeśli jesteś tą osobą, to możesz wyjść you tutaj do przodu. Go out of this house with offense in your heart. Żebyś nie wyszedł z tego miejsca z urazą. You cannot leave this place with any pain. Żebyś nie wyszedł z urazą. Thank you for being so real. Thank you for being so real. Somebody need to come. Więc ktoś z was potrzebuje this wyjść. Is real. To jest prawdziwe. Come. Przyjdź. This is an opportunity. God is giving you an opportunity. To jest ta okazja, którą Bóg ci daje. This is not being a bad guy. I know what I feel. I know what God is saying. I wiem, co Bóg dzisiaj mówi. I know what God is saying. Wiem, co Bóg mówi. This is not the kind of thing that I would like to do, but I know what God is saying. Wiem, co Bóg dzisiaj mówi. God wants to reach out to you from your heart. Bóg chce dzisiaj do ciebie dotrzeć. It doesn't matter what it is. You want to let go. Nieważne, co to jest, ale możesz dzisiaj odpuścić. You want to let go. Some of us are carrying pains of the past. Bo niektórzy z nas niosą ten ból z przeszłości, to nieprzebaczenie. And if you don't know Jesus Christ as your Lord and personal Savior, jeśli nie znasz Jezusa, this is a good opportunity. To jest bardzo dobra okazja, to żeby go poznać, żeby wyjść tutaj and say, Lord, I surrender. I powiedzieć, Boże, poddaję. I want to forgive that person. Chcę przebaczyć I want to tej let osobie. Go of that situation. Chcę odpuścić tą sytuację. I want to let go of the pain. Odpuścić ten ból. I want to to. Be healed Chcę on the być inside. Uzdrowiony. I want to let go. Chcę odpuścić. I want to let go this morning. It's a unique day. It's a unique time. I to jest bardzo dobry lift czas. Up those hands, close your eyes. I wznieśmy ręce i zamknijmy oczy. Lift up those hands, close. The Spirit of God is here. I Duch Boży jest tutaj. Somebody's life is about to change eternally. Somebody's life will change from today. Kogoś życie zmieni się dzisiaj. Lift up those hands and I want you to begin to talk to those of you standing. Say, God, I release. If you need to cry, if you need to shout. I módlcie się, podnieście tell God, ręce. I forgive him, I forgive her. I let go of this. Open your mouth and begin odpuszczam. To pray. Open your mouth and talk to God. Oddaję. Open your mouth. I want to pray with you. I módlmy się. Whatever is usta. Your fence that it is. Cokolwiek to jest. Manerebo shatayaba. Broken relationship, pain of the past. I can feel somebody. I can feel somebody. Oh Lord Jesus. Somebody said something to you and it's hurting you and you are standing in this house. Come out. Let the Lord heal you this morning. Let God do it for you. I Bóg to zrobi. He's here. On tu jest. He can take away all the pains. On może wziąć cały ból. He can take away all the pain. He knows your name. On zna twoje Likanomo imię. Shantana. Lift up those hands. I want to pray with you. Mandeke toso yaraba. Whatever it is. Lift up those hands. Mandalabo shekanabo shan. Father, in the name of Jesus. Let the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary speak over this young one, oh God. Let the pain and let the tears Makalobo shande yena mosika yala Zimande keto sanda yaba. In the name of Jesus, receive your inner healing. In the name of Jesus. Lakalobo shanda yaba. Receive that healing right now in your heart in the name of Jesus. Receive that healing. Let the pain, let the pain go in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, receive your inner healing.
In the name of Jesus. Touch him, Lord. Touch, touch. In the name of Jesus. The Lord says, I'm going to restore to you that which you think that you lost. You feel that you lost it. Jesus. But the Lord said, no. No, no. It's coming back to you. I know it. Stand still and see the salvation of the Lord. For you serve a living God. You've not lost it. You've not lost it. It's coming back to you. God is bringing a restoration. In the name of Jesus Christ. I release the pain. I release the anger. I release the bitterness from your spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Receive your inner healing. In the name of Jesus. Lakorobo Shantanabasa. Mande kete seyana. Rikalabo Shandayana. Mande kete siyende labo shita. In the name of Jesus. Receive your miracle. Receive that touch. Yes. 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 Let go. Let go of the pain. Let go. Let go. Your future is brighter. Your tomorrow is better. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Manda kalabo shataya. Receive Jesus. Say after me, Father. In the name of Jesus. I surrender my life unto you, Lord Jesus. Come into my life. Let every burden, let every pain be lifted. I receive Jesus as my Lord and Savior. In the name of Jesus. Hallelujah. The pain is over. God says, I'm bringing you to a new season. A season of restoration. The tears is over. You thought you'd never see your tears. You thought he never know what went wrong. Because he never answered the question why. But today he said, I'm healing you, I'm restoring you. In the name of Jesus, enter into the new season of life. In the name of Jesus. Lakadobo Shanta Labaseke Yanabane. Maneketo Sayanalabase. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray over you this hour. Let the grace of God that surpasses all knowledge and understanding come upon you this hour. In the name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. Let the pain go away. In the name of Jesus. What you have been through, young lady, doesn't show on the outside of you. But the Lord said, I should say to you, he sees and is bringing you into the season of your joy. Your labor will never be, your labor will never be in vain. He sees your tears. Receive him as the Lord and personal Savior today. God is changing the situation in your life. In the name of Jesus. It's a new season. It's a new season. The burden is lifted. You will never go through it again. You will never go through it again. You know what I'm talking about.
You will never go through it again. Today is the end. It's a new season. Znasz imię me. It's a new season. God bless you. Znasz imię me. Lift up your hands. I'm glad that you came. That's what the Holy Spirit said to me. I'm happy that you came. Because you just turned the tables. You just turned things around. The cycle is broken. I can't abide Satan. The enemy will never have his way again in your life. From one calamity, from one problem to the other. And you're asking question, why? Today is the end. It's a new season for you. Receive your miracle. In the name of Jesus Christ, receive your miracle. Receive your blessing. In the name of Jesus, receive your blessing. Receive your blessing in the name of Jesus. Receive your blessing in the name of Jesus. Lakabo shanta labasanda. Maneketo soyabasanda. Rokoto sayaba. In the name of Jesus, receive your miracle. Receive your miracle in the name of Jesus. I pray for you today that your heart will expand. That God will expand your heart and so that you can fulfill destiny. In the name of Jesus, every offense that has come your way was just to take you to where you need to be. Let go in the name of Jesus. Hallelujah. Receive your miracle in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive that miracle. Receive the miracle this morning. Let the burden be lifted and let the pain go away in the name of Jesus. I know you have answers, questions that never been answered. But the Lord said, I should say to you, it's a new season. Walk in it. Let the burden of the past go. Let the pain go. Let the tears go. Walk away from your past and step into the new dimension. God is doing something great in your life. You have never yet entered into it. But you will see in this season, as you let go of the past and embrace the future that is before you, in the name of Jesus. If you are in this house, you are not born again. A jeśli jesteś dzisiaj i nie narodziłeś się jeszcze na nowo, you have not given your life to Christ. Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, what a great opportunity. To jest świetna okazja. What a great opportunity. To jest świetna okazja. To surrender your life to Jesus. By poddać swoje życie Jezusowi. From the depths of your heart. Z głębi twojego serca. Close your eyes and lift up your hands as I pray. Zamknij swoje oczy i wznieś swoje ręce. And the Spirit of God is going to touch you. A Duch Boży dotknie and Ciebie. Your life will never be the same again. Twoje życie już nigdy nie Father, będzie in the name of Jesus Christ, Boże, w imieniu Jezusa, I thank you for everyone under the sound of our voice this morning. Dziękuję Ci za każdego, który I thank you, Father, because even the enemies and troubles and trials, dziękuję Ci, bo nawet jeśli są problemy i wrogowie, are just to reveal the glory. To są po to, aby objawić ten Father, I pray for every man and every woman. I modlę się o każdą kobietę i every child. Na tym miejscu, o każde dziecko. That the glory of God, że twoja chwała will be revealed in your life. Będzie objawiona. And I thank you, Father. I dziękuję Ci. Because it's done. Bo to jest dokonane. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Give Amen. Those hands to the Lord Jesus. Hallelujah.